Dzień dobry, witamy was w naszym mieszkaniu. Są wszyscy domownicy, jest Meluś, jest Pola, jest Sysia, no i jestem ja. Obiecaliśmy wam jakiś czas temu, że pokażemy wam, jak mieszkamy. Pokazaliśmy w sumie, jak tworzyliśmy nasz domek w Simsach. Staraliśmy się odwzorować wszystko jeden do jednego. Wiadomo, że to gra, więc nie wszystko wyszło. Ale zresztą teraz będziecie mogli porównać i zobaczycie, czy kłamaliśmy, czy nie. Tutaj jest nasze wejście do mieszkania. No i pierwsze, co widzimy, to taka właśnie piękna tablica, na której są nasze zdjęcia. Jestem ja pijący kawkę. Jestem ja z Sysią w Australii, w Francji, w Hiszpanii. Takie wspomnienia z naszych różnych podróży. Skrzyneczka na klucze. Wiadomo, że się rzadko z niej korzysta, bo trzeba otworzyć i tak dalej, a tak to się wchodzi, kładzie klucze i ma się taką domową chillerę. Tutaj, jak po lewo wchodzimy, jest nasza kuchnia. Gotujemy, przyrządzamy różne rzeczy. Głównie to jest moje królestwo. Zobaczcie, taką mamy piękną lodówkę, na której mamy taką magnetyczną tablicę, gdzie zapisujemy sobie wszystko, co mamy do zrobienia, żebyśmy nic nie zapominali, bo jesteśmy troszeczkę zapominalscy. Mamy również magnesy z naszych podróży, jest już i dosyć sporo. Mamy piękny blat, którego no nie mogę powiedzieć, że polecamy, bo jednak taki marmur wygląda, jakby był ciągle brudny, ale uwierzcie mi na słowo, że jest czysty. Tak, zobaczcie tutaj, cyk, jakie ledziki. Musiałam zgasić światło, sobie klimatu trochę pokazać. Trochę nam się ledziki przepalają. Jeśli jest jakiś fachowiec, to proszę, możesz do nas zadzwonić. Tutaj jest nasz stół, przy którym sobie jemy. Próbowaliśmy różne wariacje stołu. Na początku mieliśmy taki tutaj stół barowy, ale dosyć dziwnie się jadło, bo wiemy, no nie sprawdził się. Były tam tylko dwa miejsca do siedzenia, mamy duże rodziny, więc niestety to się nie sprawdził, musieliśmy zakupić większy stół, ten stół jeszcze się rozkłada, także można tutaj 6, a nawet 8 osób posadzić. Zresztą tutaj przerabialiśmy trochę tę kuchnię, ponieważ rozwaliliśmy tutaj ściany. Normalnie tutaj była cała ta ściana i wejście od kuchni było tam tylko z jednej strony, ale my sobie to wszystko sami zrobiliśmy. Zresztą mieszkanie jest nasze, nie jest wynajmowane. Dlaczego stwierdziliśmy, że kupujemy mieszkanie? W zasadzie ja kilka lat temu stwierdziłem, że koszty wynajmu jednego mieszkania wynoszą tyle samo, co koszt kredytu dwóch mieszkań plus jeszcze czynszu za dwa mieszkania. Zresztą taka ciekawostka, jak kupowałem to mieszkanie, to kosztowało dwa razy mniej niż kosztuje teraz, bo ja kupowałem, gdy była tutaj dziura w ziemi, gdy tutaj nawet blok nie stał, kupowałem po prostu projekt mieszkania i teraz to mieszkanie kosztuje dwa razy więcej niż w momencie kupna, więc inwestycja piękna. Gdy już się tutaj wprowadzaliśmy z Sylwią, to inwestowaliśmy razem w to mieszkanie. Zresztą mBank ma takie fajne narzędzie do inwestycji. Za każdą płatność kartą płatniczą wraca nam trochę pieniędzy na nasze konto wspólne, oszczędnościowe, więc wydajemy osobno, ale oszczędzamy razem. Samo mieszkanie sporo kosztuje, ale jeszcze meble do tego wszystkiego, o matko, tyle rzeczy, że w momencie, gdy kupowaliśmy to wszystko, to dodatkowo jeszcze przy okazji oszczędzaliśmy na wakacje. My do tego mieszkania w zasadzie zabraliśmy tylko do pokoju Poli, projektanta, ale to już naszego znajomego, a tak to wszystko robiliśmy według naszych takich pomysłów, według naszych ustaleń. Na początku tutaj była taka ściana mniej więcej w takim kolorze, jak jest teraz, tylko w momencie, gdy robił to majster, stwierdziliśmy, ty, a fajnie by było, żeby nie było tutaj tak monotonnie i tu zrobiliśmy taką ciemną ścianę. Mieliśmy też żółte meble i tak dalej, ale po pewnym czasie stwierdziliśmy, że ta ciemna ściana tak trochę przytłacza to całe mieszkanie, też tak skróca trochę. Skraca. Dla mnie bardziej skrócało. No i też chcieliśmy bardzo wymienić te żółte meble, bo jednak okazało się, że takie jaskrawe kolory są bardzo trudne, jeżeli chodzi o wystrój, bo trzeba wszystko dopasowywać do tych mebli. Już nie mogłam sobie pozwolić na różowe poduszki, więc chcieliśmy zmienić sobie troszeczkę wystrój i już ta ciemna ściana niekoniecznie pasowała. Tak, i pozmienialiśmy tutaj wszystko. Szezlong, na którym można się... Czajcie, że to się nazywa szezlong. Na którym możemy właśnie położyć się, wypocząć trochę. Tu jest skrzynia, którą można otworzyć i tutaj znajdują się moje różne skarby, oj tak. Mam gitarkę, że jak sobie leżę na szezlongu, to sobie pogrywam i usypiam Polę. A raczej bardziej budzę moją zdolnością gry na gitarze. Tutaj także skrywa się nasz kolejny podopieczny, czyli taki odkurzacz mamy, który po prostu sam jeździ i sprząta podłogę. Jest mały problem z nim, ponieważ mamy zarąbistą szafkę. Ja po prostu uwielbiam tą szafkę pod telewizor. Moim zdaniem to jest po prostu coś pięknego. Ja uwielbiam styl loftowy, dlatego jak Sylwia się zgodziła, żebyśmy właśnie taką też kupili, no to się ucieszyłem. Tylko jest problem, bo ona ma tutaj taki duży próg.
a za wszelką cenę chcę ten mały robocik tu wjechać i wyczyścić pod tym, co jest spoko, tylko tyle hałasu robi. Zresztą też robot nie wjeżdża na dywan, więc tutaj mamy taki obszar, który on próbuje wjechać, co chwilę się zawieszy, musimy go przestawiać. No jest niepokorny, niepokorny. Jakieś takie właśnie piękne rzeźby. Tutaj zatrudniliśmy specjalnie włoskiego rzeźbiarza, który mnie i Sylwię w takiej pozie uwiecznił. Oj, chciałabym wyglądać tak jak ta pani. Wyglądasz lepiej. Kwiatuszki, ten kwiatuszek sztuczny czy... Nie. A ten jest prawdziwy. Od tego dbam. Od tego dbamy, bo mieliśmy już dużo kwiatów, ale niestety się nie sprawdzały, dlatego gdzie niegdzie mamy te sztuczne. Wiem, że to jest takie, takie słabe, jak ktoś daje sztuczne kwiaty, to to jest taki, że... No właśnie mówić, nie domyślimy się. Na przykład za dużo podlałam kaktusa i zaczynam tak. My to potrafimy nawet sprawić, żeby kaktus nam usknął. Czajcie kaktus! Ale on dlatego, że jest za bardzo podlany, a jego nie powinnam podlawać, bo ale nie. Ja będę dbać, ja będę nie, dbać. Właśnie my nie to, że nie dbamy. Ja my za bardzo dbamy. Pewnie wszystkie kwiaty, które u nas umarły, to dlatego, że ja za bardzo nie dbam, po prostu zgniły. Mamy taką pamiątkę ze chrztu świętego Polcia dostała, taką szkatułkę właśnie, która się obraca i taki wydaje piękny dźwięk. Jest także pianino, na które sobie pogrywamy. Najfajniej jest, jak przyjeżdża nasz szwagier, to on potrafi grać na pianinie, bo ja tam potrafię tylko grać po akordach, a on tu, wiecie, to jest po prostu taki nasz Chopin rodzinny. No i przepięknie gra, więc to jest fajne. Dzisiaj na przykład grał i usypiał Polusie, co się udało, dlatego teraz jest taka wygląda, no, bo się tak świeżo obudziła. Lubię, jak przyjeżdża, bo Pola bardzo lubi muzykę i po prostu wtedy mamy spokoju troszeczkę. Tak, no i wtedy ma trochę spokoju, bo ja to przeważnie śpiewam jej disco pola, a ten to zagra jeszcze jakąś muzykę klasyczną. Tu jest mały kącik Poli, taki salonowy, jej krzesełko, na którym sobie siedzi, jej zabawki, no jeszcze jakby... Czym ja się nie chwaliłem tutaj? Czym ja się... Czekaj, jest coś, czym się nie chwaliłem? Jak jesteście w mBanku, możecie wejść sobie w finanse, cele i ustalić jakieś cele i na przykład ustalić też, żeby na dane konto się przelewały co miesiąc jakieś tam kwoty i w ten sposób uzbierać na właśnie telewizor, na jakieś inne fajne rzeczy i tak dalej. Przechodzimy do takiego przedsionka. Tutaj też się wszystko zmieniało, bo tutaj kiedyś był taki regał na książki, żebyśmy pokazywali, że nie tylko oglądamy, ale także czytamy. Ale potem przenieśliśmy to do sypialni, bo tak nam się lepiej zgrywało. I a propos sypialni, chodźcie. Może ja zacznę na początku właśnie od swoich rzeczy. Ja kocham po prostu czytać książki, a w zasadzie kocham mieć książki, bo z czytaniem to niektórych niestety nie przeczytałem. No tak powiedzmy, że przeczytałem 20% tych książek, co tutaj są, nawet może i 10, bo kupiłem sobie wszystkie lektury szkolne, jakie są, ale no szczerze mówiąc, jak w pewnym momencie zacząłem czytać jakąś lekturę szkolną, to stwierdziłem, ja pierniczę, to jest... Nie, za dużo, za dużo. Jednak już wiem, dlaczego nie chciałem w szkole. Może w przyszłości do nich dojrzeję i powrócę jeszcze raz. No ale mamy przepiękne wiersze, przepiękne książki. Uważam, że ten kto czyta żyje kilka razy, a nie tylko raz. Bo żyje z każdą opowieścią i tak dalej. Głębokie. Widzisz. Czytam to. Tutaj sobie Pola śpi i leży, tutaj sobie wypoczywa, o ile chce. Kolejne książki, kolejne jakieś płyty muzyczne i tak dalej. Oraz kącik taki malutki Karmela. Jest on tutaj, proszę, jego zabawki. Jego łóżeczko, ale będę szczery, no rzadko tutaj śpię. Ja śpię po tej stronie, żeby Sylwia miała lekko bliżej do dziecka, bo Polcia pierwsze słowo, jakie powiedziała, to mama. Oczywiście nie, na początku było Paweł, Paweł to mój brat. Natomiast drugie słowo, jakie powiedziała Polcia w swoje życie, to mama. No to chodźcie do łazienki. Łazienkę też robiliśmy z projektów, więc w zasadzie dlatego jest tutaj tak mega ładnie. Jest teraz ciemno, bo chciałam wam pokazać, jaki tutaj mamy klimacik, jakie są LEDy i tak dalej. Natomiast proszę bardzo, siup! W pełnym oświetleniu. I tak trochę wam opowiem, jak tutaj łazienka wyglądała, bo też myślę, że nie chcecie znać wszystkich szczegółów. To jest szafka moja, jest szafka Sysi. Mamy wannę. Na samym początku mieliśmy prysznic, ale jakby stwierdziliśmy, że fajnie by było się raz na jakiś czas zrelaksować i zainstalowaliśmy wannę. Co Sylwia może nawet potwierdzić, że jest trochę zgubne, co już czasu mówiliśmy, bo ja to jak idę do kąpieli, to ja tutaj siedzę godzinę, po prostu tak, już się rozmiękczam. Niestety właśnie w mieszkaniu, które Jasiek wynajmował przed kupnem tego, miał wannę i powiedziałam, że nigdy w naszym wspólnym mieszkaniu nie będzie mieli wanny, bo Jasiek spędza tam dobrą godzinę i strasznie mnie to denerwuje. Ale chcieliśmy jednak wymienić na wannę ze względu na to, że widzieliśmy, że urodzi się Pola i tak przyszłościowo troszeczkę myśleliśmy, żeby czasem ją w tej wannie wykąpać, jak już będzie troszeczkę większa.
No i niestety przypomniało mi się, dlaczego nie chciałam wanny w domu, bo nadal Jasiek spędza tam większość swojego życia. Mamy także tutaj oświetlenie takie z lampą Bluetooth, że można słuchać muzyki. No i to lustro. Tutaj takie zdjęcia wychodzą genialne, że jak kiedyś przyjedziecie tutaj do nas, odwiedzicie nas, no to zapraszam was, żeby sobie tutaj cyknąć wspólne selfie, nie? Wspólne zdjęcie tak, z fanami. Tak, to moje ulubione miejsce do robienia zdjęć. Jest ślicznie. Kolejne ulubione miejsce do robienia zdjęć Sylwii to... Pokój Poli. I tu jest jej królestwo. Już pokazywałem wam pokój Poli, jak mniej więcej wygląda. Dodałam teraz troszeczkę elementów typu kucyki Polny. Ma pola takiego wielkiego kucyka, którego jeszcze właściwie nie odmetkowałam. No i co? Jest tutaj bardzo różowo, jasno, więc bardzo lubię tutaj również robić zdjęcia i lubimy tu z Polusią przebywać. Tak, pokój dorasta razem z Polą, bo na początku tutaj jak jeszcze Poli nie było, no to my wszystko kupowaliśmy i robiliśmy tak jak chcieliśmy. Natomiast Pola miała chrzciny, Pola się urodziła, więc dostawała mnóstwo prezentów. Tak, te prezenty właśnie tutaj obstawialiśmy, jakieś pamiątki ze chrztu. Jakieś takie prezenty od babci i tak dalej, różne miśki. Tutaj jest jedyna wielka szafa, jaką mamy w domu, więc tutaj są nasze ubrania. Ja też część ubrań mam w studio, o czym mówiłem już na poprzednim materiale. Są też ubrania Poli, ubrania Sylwii, dlatego też tutaj szafa troszeczkę się uchyla, no bo tych ubrań mamy dużo, a mamy tylko jedną szafę w domu. Pola ostatnio dostała taki wózeczek, który jest imitacją wózka, którym ona jeździ, tylko że mniejszy dla lalek, więc Pola ma taki sam wózek, w którym ona sama jeździ, a dodatkowo jej lalki mają taki sam wózek. Przecież to jest tak słodkie i ja nie wierzę, to jest tak słodkie. Mamy taką tablicę, gdzie wieszamy instaksy, wieszamy zdjęcia w różnym wieku Poli i widzimy, jak to się zmienia. Nawet teraz, jak na to spoglądam, to aż taka łezka wzruszenia rośnie, no bo naprawdę nie zauważamy tego, jak w 5 miesięcy ta mała, cudowna istotka dorosła. No ale Pola też w miarę dorosła razem z Sylwią. Razem z tobą. Jest także taka świeża, nowa rzecz, czyli basenik z kulkami. Znajomi nam totalnie odradzali, mówili, że później jak dziecko będzie starsze, ale to są takie specjalne baseniki, a my po prostu jak chciałam i kupić taki basenik, w którym będzie mogła się pluskać w wakacje i stwierdziłam jednak, że napompujemy go i wrzucimy tam kulki i Polusia sobie tutaj spędza czas. Tutaj też jest fajna sprawa, bo oprócz takich zabawek, które mnie jarają, to jest tak, że patrzcie, malutki Melo. Chodź tu, Meluś, chodź. On tutaj cały czas za nami chodzi i obserwuje, tak? Mamy też borsuka, który patrzcie, oddycha normalnie, mu brzuch się rusza. To jest hit. Piękne. Tak czy siak, jak kiedyś będziecie chcieli, żebyśmy nagrali jakiś odcinek taki poświęcony jakiegoś konkretnemu pokoju, albo na przykład chcielibyście zobaczyć, co za książki czytamy, albo jakie mamy książki, no to napiszcie nam w komentarzu. Dziękujemy wam, że byliście. Poczekaj! Nie powiedziałeś jeszcze o czymś ważnym, co na pewno oglądający film zobaczyli. O tych drzwiach. To jest archiwum Mix. Tego się nie pokazuje. Jak... I tak się nie dowiecie, co tam jest, bo nie pokażemy, ale rozwiejemy wasze wątpliwości. Jest to tak zwany schowek. Każdy ma takie pomieszczenie w domu, gdzie po prostu chowa wszystko, wszystkie rzeczy, których nie ma gdzieś schować. Zamyka te drzwi i tam się nie wchodzi, nie otwiera. Chociaż Jasiek, jak odprowadza gości u nas w domu, zawsze, mimo moich próśb, musi te drzwi otworzyć, a ja później muszę wszystko chować, więc jak coś, tam jest po prostu schowek i dlatego nie będziemy wam pokazywać wnętrza. Nie no, Sylwia to nazywa schowkiem, ja bardziej to nazywam takim pokojem zabaw, bo zawsze się tu bawimy w Tetrisa, nie? Układanie tych rzeczy, żeby nie spadły, potem przytrzymanie. Taki nasz mały escape room. Także dziękujemy ślicznie wam za obejrzenie. Lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie. Jeśli macie jakieś pytania, to zadawajcie w komentarzach. Dziękujemy także M-Punkowi, który był patronem tego odcinka. No i trzymajcie się. Do następnego. Serwus!